siemaneczko, tutaj Pajter i zapraszam was na kolejny odcinek ze Skate Factory. Który to już odcinek? Boże, nawet już nie wiem. Tak to szybko czas leci. No i nie wiem, czy to widzicie, bądź słyszycie, patrzcie, pada. Ale to chyba nic nowego, co nie? Niestety nie mogę spać. A tutaj taki mały, krótki update tego, co zdążyłem zrobić. No niestety zrobiłem trochę rzeczy, powiedzmy, offline, bo to było bardzo nudne, a na pewno już wiecie, jak to się robi, a mianowicie jak się kraftuje takie beczki, jak się wykłada te oto transfer pipe. No i tutaj muszę wam pokazać, czekajcie, tylko nie wiem, czy mi się tu uda wejść. Tak, o, tutaj w końcu robi się ten oto mossy cobblestone z kobla, który mogę właśnie odbudować. Jak wcześniej wspominałem, wcześniej zmieniałem to trochę inaczej, ale sobie pomyślałem, to tak brzydko wygląda. To sobie pomyślałem, że zrobię to w ten sposób, a nie inny. O! Zaraz zobaczymy, co się z niego da robić. Musiałem tu trochę świeczek jeszcze dać, bo sporo tych się respi mi, potworów. Czekajcie, tutaj zatkam z powrotem, może będą kolejne. O, tu jeszcze jeden się zrobił. Super, teraz nie wyjdę. Muszę teraz tutaj tak zatkać. O. Niech się tutaj nowy produkuje. Powiedzmy taka mała farma, niestety nie automatyczna, chociaż... Wiecie co? Im więcej automatów, tym wyspa mi się bardziej laguje. Tutaj jeszcze, co ja tutaj zrobiłem? Muszę tutaj sotki zrobić. Zrobiłem, tu postawiłem ten mycelium. No i tutaj z tego, obok mycelium, jak tu widzicie, tworzy mi się taka substancja, którą tam umieściłem. Czekajcie, może będę mógł wam pokazać. Zrobiłem takie oszklane tanki i tutaj tym transfer pipe, to nie, które bierze właśnie te ciecze, zbiera mi to, chociaż nie wiem, do czego mi to potrzebne. Tyle tego zrobiłem. Może się przyda, nie wiem. Zobaczymy, czy mam tutaj coś potrzebnego na razie. Nie wiem, może szkło wezmę. Ziemi nie potrzeba. Teraz już wam powiem, nieco ta gra się staje bardziej prostsza, ponieważ więcej itemów. Tutaj jeszcze nie rozkimałem tego elewatora, chociaż zrobiłem drugi. Nie wiem, jak się tam schodzi na dół. Teraz szukam moich truskawek. Lawa generator? A nie miałem. A, wyciągnąłem go stąd. Dobra, bo na razie mi niepotrzebny. Tutaj, jak zobaczycie, skraftowałem więcej tych beczułek i doprowadziłem to do nowego smelty, do nowego pieca, tylko że jeszcze kurczę nie zrobiłem tutaj ani schodów, ani nic. Po prostu jest to więcej, umieściłem więcej tych tanków, tutaj jest tylko jeden piec i to ma rozmiary 9×9, co mi tam da, może tam tego więcej, chociaż jeszcze nie wiem, jak, do czego będę to wykorzystywał. Deszcz mógłby przestać padać, tutaj to mogę w sumie zabrać, wow. Full eku mam, kurczę. Full eku mam, może tutaj trochę odłożę gratów. A to nawet mój młotek jest. To jest... Okej. Okay. A właśnie, jeszcze miałem... Czekaj, diakso to na pewno biorę. Mam taki kaos po tej wyspie, że aż... Szkoda gadać, o, tak to powiem. Gravel. Dobra, na razie resztę to zostawię. Żeby mi nic nie zniknęło. Czekajcie, tutaj jeszcze będzie... Wow, tu jeszcze gravelu jest sporo. A na razie nic nie podłączałem. A mianowicie będę chciał zrobić w końcu to coś, które będzie powodowało to, że mi te, powiedzmy, kowel będzie zamieniało automatycznie na gravel i tam z gravelu będzie leciał piasek i... itp. itd. i żeby to wszystko zamieniało. Muszę zrobić z tego co najmniej 3 sztuki i 3 sitka. Sitka mam na razie 2. Także, nie, dobra, zacznę może od tego. Jak tu widzicie, to akurat nie będzie problemu. To może raczej też nie. Muszę ogarnąć tutaj ity. Czekajcie, zacząłem, co to będzie problem. To coś mi nowego. Singular ingot. Nie wiem, z czego to odebrać. Teraz zobaczymy. Dobra, tutaj to mi też nic nie mówi. A!
muszę jeszcze wam coś pokazać. Ostatnio się tak głupiłem, co jest właśnie z tych oto dziwnych krzaków. W ogóle jak to rozmnażać, co nie oto coś. To coś, w końcu to rozkimałem, rośnie to. No i to było w sumie bardzo proste, pobawiłem się trochę w craftingu. I zrobiłem coś takiego, bam, 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 i otrzymałem coś takiego. Cooper. Lol. Ciekawe, czy się da z tego tak coś zrobić? Nie, nie da się. Za mało, lol. Dobra, ja tutaj będę chciał ogarnąć trochę itków, a mianowicie te, aby zrobił to. I widzimy się za chwilę, jak także będę musiał zrobić jeszcze jedno automatyczne sitko, co mi się wydaje, że mi się uda, poniżej. Będę miał itemy, na to mam itemy. Mam itemy. Także widzimy się po krótkim cięciu, jak ogarnę te ity i zacznę się do... Powiedzmy, zacznę tam potem budować. Tylko najpierw jeszcze trochę itów się ogarnie. Jak widzicie, mam taki syf z tym wszystkim. Dobra, jeszcze tylko to włożę. To włożę. Top. Czekajcie, gdzie tu jeszcze są jakieś te? Nie ma. Tu jest to. Tu jest to. A, jeszcze zobaczymy, co z tym. Jak to było? Czekajcie, czy to tak było? Tak to było. Tu się dostawało takie coś. To potem do czegoś będzie potrzebne, tylko już teraz w tym momencie nie pamiętam do czego, ale dobra, przyda się na pewno. Schowam to tu. I dobra, widzimy się za chwilę. Bo tam jeszcze też, muszę wam powiedzieć, nie rozwaliłem starego, tylko pokraftowałem sobie nowy ten... Nie wiem, czy go zostawić, czy nie. Jeszcze tutaj trochę itów mam w środku i nie chciałem się tego rozwalać. O, jeszcze mam sporo tu żelaza, tu obsydianu. No też nie wiem, po co tu obsydian kiedyś... No, a, testowałem, czy się go da roztapiać, bo tu przecież da się robić obsydianowe rzeczy. Czekajcie. Powinno się dać, tak. Mhm. Będzie mieć obsydian, dobra. Ja tu na razie kończę, ale zanim skończę, idę położyć się spać, aby ten deszcz przestał lać. Na razie, ho. Połóż się. Dobra. Yo, jestem już tutaj z powrotem. No i muszę wam powiedzieć, od tej przerwy minął ponad jeden dzień, bo nie chciało mi się za bardzo tutaj tak od razu nagrywać, jakoś mi się to chciało. A udało mi się zrobić nieco itemków, chociaż mówię wam, tutaj trzeba tyle na to czasu poświęcić, że głowa mała, zanim się to wszystko ogarnie, ale ogarnęłem tak, mam tutaj... Dwa sitka, chociaż miałem trzy. Nie wiem, gdzie mam trzecie, ale chyba nie zrobiłem. Nie wiem, czy zrobiłem, czy nie. W każdym bądź razie nie mam tego. Nie mam tego. Dobra, mniejsza o to. Tutaj miałem zrobić właśnie... Te sitka automatyczne, ale co tak zrobiłem, powiedzmy tutaj. Tutaj zrobiłem właśnie ten pulverizer. Jeszcze wam przypomnę, jak się go kraftowało. O. Piston, tutaj flint, tutaj machine frame, które się tak kraftowało. O. Nie było w sumie to takie trudne. Po prostu tutaj się to stopiło. Akurat to, pamiętacie, w poprzednim odcinku też już takie coś chyba robiłem. To o, wszystko praktycznie się robiło, niektóre itemy, nie wszystko, ale niektóre robiło się w... Czekajcie, w tym takim piecyku. To właśnie tu wziąłem Alloy Smelter. O. Tylko wszystko na razie stamtąd powyciągałem. W nim się tutaj różnego rodzaju rzeczy... A tu co jeszcze mam? Szkło w nim? Nawet nie wiedziałem, że to się przechowa, jeżeli się to rozwie. Lol. No a tu tak, tam mam generator kobla i tu przy... tą tym rurkami dojechałem tutaj do
do tego pulveryzera, tylko że on musi być podłączony, powiedzmy, generatorem. Tutaj już mam generator lawy, który jest w sumie naładowany nieco, bo wcześniej właśnie coś testowałem, ale jeszcze nie do końca wiem, jak to w ogóle wszystko podłączyć. Wiem, że jak to się podłączy, dam tutaj generator, o, to powinno zacząć działać. Czekajcie na chwilę. Coś mam muzykę za głośno. Nie, on jeszcze nie działa. Za nisko. On jest za nisko. O, teraz zaczął działać. Patrzcie. Tylko, że w nim energia ucieka. Patrzcie, jak szybko energia ucieka. Tutaj 60, 50, bla 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 itp. I do tego właśnie będę musiał podłączyć energię. Tylko nie bardzo wiem, jak ja to podłączę, bo tutaj tylko mam energię z lawy, co nie? Tam się tylko lawa produkuje. I jak ja tu zrobię, żeby to wszystko po prostu się, no nie wiem, podłączyło, czy jak to nazwać? Ja bo mam tutaj tak, tutaj jeszcze mam dwa, ale zrobię to chyba w takich odstępach. I nie wiem w ogóle, jak ja to podłączę. Tutaj jeszcze mam, czekajcie, mam jeszcze pulverizer? Jeden? A nie, tu mam trzy jeszcze. Na zapas się narobiło. Tylko teraz tak. To muszę uciąć. I teraz je trzeba jakoś ustawić. Ten klucz właśnie skraftowałem. Crescent. On był bardzo prosty do zrobienia. Zaraz wam pokażę. O. Tylko tu żelazo, żelazo, żelazo. A po środku tin ingot jedno. Akurat tego nie było z tym problemu. No i mam taki fajny kluczyk, który można w sumie naciskać i jakoś ustawiać ten pulverizer, czy jak mu tam. Głównie chodzi o to, zobaczcie, kliknę tutaj normalną łapką, to mamy tak, niebieskie to jest, nie wiem, wejście, że tak powiem. I tutaj, jak widzicie, wchodzi przez to cobblestone, co nie? A tu czerwone jest wyjście jedno i żółte wyjście drugie. I teraz tak, jak widzicie, cobblestone robi, znaczy ten pulverizer powoduje to, że cobblestone zamienia automatycznie na gravel i przy czym 10% szansa jest na piasek, co nie? No i ja chcę tutaj zrobić coś takiego, że chcę tutaj postawić w sumie sitko. Czekajcie, no myślałem, że coś źle postawię. Kilo mi się kończy. Ja chcę tu postawić po prostu sitko, które... Poczekajcie, dobry to jest pomysł, że ja to tu postawię, bo będę musiał to czerwone przestawić tutaj. Czekajcie, a może ja tutaj dam inny kolor, jeszcze jest pomarańczowy, tylko czekajcie, on chyba gdzie indziej mi się pokazał. Gdzieś pewnie na dole, gdzie jest jeszcze puste miejsce. O, czekajcie, pomarańczowy. I teraz, jak damy, czekajcie, to niebieskie, nie, to musi być to czarne, znaczy czerwone. Dam to coś. I teraz tutaj, to też niestety musi być podłączone pod prąd, tylko na razie nie ma w ogóle energii, aby mi to przesiewało. To jest takie trochę nieco skomplikowane to wszystko. Czekajcie, ja może zrobię inaczej. Ja to może dam tam tutaj. To powinno działać i to. Chyba. Ale tylko chyba. Czemu mi ciągle uciekają te narzędzia wszystkie gdzieś na dół? Ja tak tak za bardzo nie ogarniam tego wszystkiego. Ale to szczegół. Zrobię to tak, bo nie wiem jak to zrobić, żeby... Czekajcie, już tu coś się dzieje? A to nie ma energii, dobra. Jak tu zrobić teraz, żeby podzielić tą energię, żeby było wszędzie nie to, że porówno, tylko żeby było dobrze podłączone. Muszę teraz je tutaj dobudować. Żeby to jako taką wyglądało, co nie? Nie wiem, czy właśnie dobrych tych rurek używam.
Ale, bo teraz tak, to mi się pewnie będzie krzyżowało to wszystko. Dobra, na razie niech będzie tak prowizorycznie. Ale ja nie chcę, żeby to się właśnie z tym stykało. Bo nie wiem, co się tam stanie. Kurczę. Muszę robić taki zygzak na razie, bo nie wiem w ogóle, jak to podłączyć, czy to w ogóle będzie działało, jeżeli ja tutaj podłączę, to tak. Czekajcie, zacząłem, czy się tą energia ładuje. Tu się nic nie ładuje. Tu już też przestało działać. A nie, a jednak, ładuje się, zobaczcie. Okej. Czyli co, zacznie to działać? Tak, tutaj zaczął działać. Ale tutaj z kolei nie. Jestem ciekawy dlaczego. Jestem ciekawy dlaczego tutaj nie działa. Czekajcie, zobaczymy jak wezmę tam sitko z tej strony. I tam... To z tej strony. Ale zwykle tam się dotyka. O, o. Nie wiem, co jest grane, ludzie, nie wiem. Wiem. Takie to dla mnie... O, jeszcze nie to, co trzeba, rozwaliłem. Bo jak widzicie, most się tworzy. Który jak najbardziej mi się przyda. Bam, bam. Teraz tak. Nie, to też nie działa, nie? Czemu nie działa mi tutaj te sitko? Ej, ktoś mi to powie? To wszystko zrobiłem, co nie? Chyba to jest tak, że po prostu może to ja mam podłączyć do zwykłej skrzynki? Czy jak? Energię mam? To się tworzy, co nie? Czyżby ja miał to podłączyć tylko do zwykłej skrzynki? A mianowicie damy to do tej. Czekajcie. Piasek. Piasek będzie. No wszystko będzie chowało się do skrzynki niby, tak? Ale... To ja w sumie tego nie potrzebuję. Czekajcie, dobrze? Nie, źle zrobiłem. Tego nie potrzebuję. Tego nie potrzebuję, a to czerwone potrzebuję. Iż tutaj te rzeczy będą mi się robiły. Bo mam nadzieję, że ja to dobrze zrobię, ej. A czekajcie, zaraz jeszcze coś zobaczę. Czy ja mogę dać tutaj... taką jedną skrzynkę, która będzie mi tutaj dawała ity. Ciekawe, czy to będzie w... A jednak. Tylko wtedy ta skrzynka nie daje... Patrzcie. Wsysać tutaj kobla, ale jest jeden beton, że... Czekajcie. Rozwalę to. Może tutaj damy lejek, tutaj damy skrzynkę i tak powinno być git. Skoro ja tutaj dam, o tak, tutaj tak, tu powinno być zawsze fulla, to będzie więcej zawsze tego. O, elegancko. A tutaj z kolei będzie mógł się tworzyć gravel. Teraz tak. Ja chcę teraz, żeby ten gravel był robiony przez sitko, tylko jak ja to teraz zrobię? Czyżby będę musiał zrobić... czekajcie. Jak to się zwie? Nie wiem, nie bardzo, jak mam to zrobić. Tam mam takie coś, tylko zapomniałem nazwę, jak to się zwie, bo już dawno tego ogólnie nie używałem. Mamy tu energii, nie mamy. Tutaj ziemia się robi. O to coś mi chodziło.
Czy to ma po prostu wypluwać? Aktywator. A tu jeszcze czekajcie, tutaj... Nie. Mam takie coś jeszcze? Aktywator. Muszę to znowu skraftować. Akurat nie jest trudne. Dobra, zanim to skraftuję, idę jeszcze tylko coś zobaczyć, a mianowicie do tamtej maszyny, o tego, co nam wszystko przytapia, smeltery coś tam, oto, będę potrzebował automatyczny zegarek, który się nazywa Redstone Clock. Redstone Clock bodajże. O, takie coś. I to powoduje, że będę mógł tutaj robić chyba... Będę mógł chyba robić dzięki temu... No, już będzie automatycznie mi wylewało, robiło sztabki, o tak. To redstone, to i to i tamto. Dobra, ja tu na razie utnę, bo jeszcze muszę ogarnąć w ogóle, co z tym mechanizmem, jakie mam tutaj to zrobić. Muszę zobaczyć, jak ja to zrobię. Też coś jest niepotrzebnego. Nie wiem dlaczego, ciągle jak tu wpisuję, to wszystko jest na szaro. O. Powinno być tak. Ło, tutaj skrzynka jest pełna. Masakra. W gravelu będzie znowu masa. Także dobra, ja tutaj jeszcze zobaczę, jak to mam wszystko podłączyć, bo na razie nie wiem. Dzywy. Yo, ja jestem tutaj z powrotem. No jak tu widzicie, mam w ręku ten redstone clock. No i mamy ingot cast. Pamiętacie to jeszcze, nie? Tutaj się to kładzie. No i będzie można robić z tego właśnie te sztabki. No a teraz mam tak zwany redstone clock, który postawię tutaj, co powoduje, że będzie mi tutaj samoczynnie robiło właśnie te sztabki, które tutaj umieściłem do tej skrzynki. Tutaj już to testowałem i to idzie bardzo, bardzo dobrze i dosyć szybko, muszę wam powiedzieć. No. Będę miał sztabki obsydianu, a mianowicie będę musiał też sobie wziąć 3, ponieważ kilof mi się skończył w tym momencie. No i tak. Ja jednak chyba będę musiał się przenieść, trudno, bo patrzcie. I rozkminiałem w końcu tą windę. Trzeba po prostu naciskać shifta i się jest na dole. Bo tak, tutaj mi to trochę za brzydko wygląda, chociaż miejsce zrobiłem po prostu na to i to też chciałem mieć, żeby nie mieć daleko energii. Ale tak sobie myślę, w tym miejscu mi trochę laguje, ponieważ przez tą lawę, to jednak przeniosę ten cały system gdzieś tam, a najwyżej tymi rurkami doprowadzę sobie moc bądź tą energię gdzieś tam z tyłu. O lol, tam nawet zginąłem. Widzę... Lol. Okej. Okay. Spoko. Ciekawe, czy tam coś jeszcze jest w tych itemach. Także dobra, ja idę może najpierw ogarnę sobie parę rzeczy, kilo. Tutaj trzeba podskoczyć i się jest u góry. Mam tu gdzieś może patyki. Nie mam. Trochę pech. O, chociaż to znowu urosło. Tu są jakieś patyki ciekawe. Czy mogę z tych zrobić? Mogę z tych zrobić, czy nie mogę? To są jakieś kamienne patyki. Nie. Piszę sobie... Pickaxe. I jaką to ja miałem? Ja miałem jakąś... obsydianową ostatnio i ona była nawet spoko. Czyżby z tego zrobił? Nie. Nie, chyba nie z tego co robiłem. Dobra, idę sobie zrobić jakieś narzędzie, tylko muszę to zabrać. Bam. No, wychodź. Wychodź z tej skrzyny.
Sama bida, że tak powiem. Bieda, bieda. Bieda, bieda. Nawet nie sądziłem, że na tych modach będzie się tak ciężko grać. Bądź wiecie, jak bez wiedzy wcześniejszej to jest zupełnie inaczej. Nie mam drzewa? To nie może być prawda. Jak to może być, że nie mam drzewa? Jo, tu coś mamy. Wezmę od razu to z sobą, bo nie wiem, czy mi będzie to potrzebne. Ogólnie piecyk mam tam. Tutaj jeszcze nic nie zrobiłem. Nie przeniosłem. Nie chce mi się po prostu. Czekajcie, teraz muszę coś znaleźć. Tutaj były te płyty. Czy to z tego się to robiło? Poczekajcie. A mam w ogóle złoto? Mam tu złoto? Nie, tutaj mamy tylko krew. A niech idzie z powrotem ta krew. Super, nie mam złota teraz. Jak coś trzeba, to nigdy nie ma, ale to już powtarzam się i powtarzam. Czekajcie. Tutaj miałem na pewno złoto. Bo im będzie tylko dwa, aż mi się wierzyć nie chce. Też jest tylko dwa złota. Coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Tu jest złoto. Tu. Tu mamy tylko tak. To wezmę. Kurczę, moje inwentory jest już za pełne. Dobra, nie będzie chciało mi się tam kruszyć tego wszystkiego. Po prostu to muszę włożyć, bo chyba nie mam... Czekajcie, nie wiem po co ja to robię, tylko muszę coś zobaczyć. Muszę coś zobaczyć, bo tak. Nie, to chyba mi nie będzie potrzebne. To coś mi będzie potrzebne. Drugie mam takie? Nawet nie widziałem. Czekajcie. Nie było to tak, że... Lol. Sam już nie wiem. Nie wiem, dosłownie już nic nie wiem. Lepiej się nie pytam. Dobra, tutaj włożę sobie... No chodź! Czemu się nie chce wziąć? Stopimy cię. Stopimy cię! Gdzież jeszcze? He? What the heck? He? Zostało mi wykurczyć? Co, przed chwilą... Ślepy jestem! Gdzie jest moje złoto? Gdzie jest... A tutaj jest, dobra. Naprawdę ślepy jestem. O. Bam. Czekajcie, dało się to tak... A dobra, jeszcze zapomniałem przestawić. Zanim to się roztygoci. Czy to nie tak się robiło? Nie, to potrzebna sama głowa. A do tego potrzebny mi był chyba ten stół. Chyba ten stół mi był potrzebny. Czekajcie. Ja to tak naprawdę nie wiem, jak się robi te wszystkie narzędzia. Chyba będę musiał zrobić jakiś... jakikolwiek odcinek, jeżeli chodzi o... jeżeli chodzi o te... No. Narzędzia, o tak. Czekajcie, teraz się da może zrobić? W sumie to już mam. Nie miałem tego wcześniej czasem. Dobra, ty wylądujesz tu. A gdzie jest tamto? A tutaj. Czekajcie, tylko coś sprawdzę, ok? Nie. Nic. Chyba nie mam już. Nie mam już chyba. Nie no, mam złoto. Sztabek. Bida. Bida w kraju. Bida w kraju. Będę musiał to wszystko na tamtą stronę przenieść. A co ja teraz chcę, to chyba było... Czekajcie, muszę coś zobaczyć. Tutaj tak.
Nie, z czego to się robiło? Czekajcie, kilo. Okej. Spoko. Spoko, spoko. Czekajcie. Ojej, czemu muszę zawsze coś zrypać? Czemu muszę coś zrypać? Ale to z tego chyba się nie da, nie? Jak to się robiło, ej ludzie? Jak to się robiło? Dosłownie nie wiem. Kobel? Co tutaj się robiło? Ja już nie pamiętam. Och, serialnie. Serialnie nie pamiętam, jak się robiło te rzeczy. Śmiechu warte, co? Ja będę musiał chyba zrobić jeden odcinek właśnie o tych rzeczach. Tylko najpierw sam będę musiał ogarnąć. Ten krzyżyk taki, pamiętam, że go robiłem. Tylko jak ja go robiłem? Nie miałem czasem w skrzynce nic? Jak zwykle bieda. No ja pamiętam, że robiłem ten krzyżyk. Ale serialnie to... Niedobrze. Utkwiłem. Jak się robiło ten krzyżyk? No i co teraz? Okej. No nie wiem, weźmiemy to też. Czekajcie, gdzie był nasz stół? Będzie coś z tego? Nie. A z tego? Mamy! Oh my god. Tylko czekajcie, ej, skoro tu jest z kamienia, zaraz tylko coś zobaczę. Zobaczę, czy będę mógł zrobić z tego, bo to niby jest lepsze. Tylko czemu to nie widać tych... No, zamieńcie. Zamieńcie. O. Już jest trochę lepsze. Wow, udało mi się coś skraftować, nie wierzę. Nawet fajerwerki aż poszły. Chła, chła, chła. Sorry za to. Pół wideo, kurczę, jak robić kill off. Ale to takie jest naprawdę, nie wiem, jak to naprawdę się wszystko kraftuje. Musicie mi uwierzyć. Zresztą chyba wiedzieliście. Dla mnie to jest czarna magia, wszystko odkrywam na nowo. Czekajcie, ja mam tutaj teraz zawalone EQ. Zawalone EQ, ale będę musiał to wszystko zniszczyć. Bam. Nie, dobra. Ja tu utnę, wiecie co? Powiem tak, to rozwalę wszystko. Przeniosę tą rurką power do tamtego miejsca. No, czekaj, zapomniałem podskoczyć. I tutaj... Czekajcie, tu jeszcze mi coś brzydko to wygląda. Bam, nie wiem czemu to rozwalone jest, ale spoko. Może ja to przeniosę tu. Nie chcę mi się tak daleko chodzić potem po te rzeczy. W sumie nie wiem. Zobaczymy, co ja z tego zrobię, ok? Zobaczymy. Widzimy się, jak tam ogarnę. Ewentualnie potem razem podłączymy te pulverizery, bo ja chcę zrobić, żeby one po prostu... Czyli ten cobblestone zamieniał się na gravel. Gravel, żeby był rozwalany na cząsteczki. I potem ta część z gravelu, żeby... robiła mi piasek i ten piasek, żeby został rozwalony na cząsteczki, jak także, żeby piasek rozwalał, znaczy przepalał się na dust i żeby ten dust został rozwalany, żeby miał po prostu dużo, dużo, dużo rzeczy. No a potem zobaczymy, co zrobię, bo już tkwię powiedzmy, na tym miejscu bardzo długo. No i trzeba w końcu to skończyć. No ale cóż, dzywy.